Słuchajcie, nawet się z wami nie przywitałem. Jestem na łowisku Tuszynek. 2019 rok, 26 maja. Wywiozłem trzecią wędkę. Szedłem do namiotu z pontonu, z tej wywózki. A na pierwszej wędce odjazd. Zobaczcie. Pierwsza ryba. Azjata. O właśnie. Będzie ciężko. Dał mi popalić. 6800, także malutki, ale pierwsza ryba jest i to po jakim czasie. Zobaczcie. Uhu. No. To są Azjaci właśnie. Także pokażę tylko wam tą rybkę jeszcze raz, jeżeli się da. No i wywożę szybko dalej. I się przywitam z wami, opowiem wam gdzie jestem, czy już wiecie gdzie jestem, ale jak tu się znalazłem, co tutaj będę robił, już na pewno wiecie. Także więcej go nie męczę, zrobię sobie kilka fotek, wypuszczam, no i lecę dalej, do za niedługo. A, tak się zaczyna zasiadka na Tuszynku. Słuchajcie, nie mija pół godziny od tego pierwszego brania. Nadal z wami się nie przywitałem. Nie opowiedziałem wam wszystkiego. Zdążyłem tylko wrzucić pierwszą fotkę na Facebooka, odpisać na dwie wiadomości i branie na drugiej wędce. Tym razem karpik, 10800. Ładna, zdrowa rybka, silna. Ściągnęła mi wszystkie wędki, także zaraz będę musiał od nowa wszystko wywozić. Popełniłem mały błąd. Nie zatopiłem żyłki, za szybko wsiadłem w ponton, no ale tak to bywa, takie są początki. Teraz już będzie tylko lepiej. Zobaczcie, jaki grubasek. Ojej, ciężko mi go wziąć. Taka piłeczka. Piękny, upasiony, tuszyński karp. Pokażę go szybko z drugiej strony. Strasznie upasiony. Nie wiem czego on się najadł. Pewnie moich kulasów, które jak widać działają tutaj super. Z tego się bardzo cieszę. I liczę na to tylko, że będzie tak dalej. Tak jak mówiłem, biorę się do roboty. Trzy wędki na brzegu. Znowu trzeba wszystkie trzy wywieźć. Troszkę wiatr ucichł, ale wieje dalej. Działamy. Wypuszczamy i działamy. Siemanko, witam was wszystkich oficjalnie. Niestety nie mogłem z wami się wcześniej przywitać ani opowiedzieć wam gdzie jestem, ponieważ przyjechałem tutaj, wyszło małe nieporozumienie. Nałożyła się rezerwacja na łowisko, na którym się znajduję, ale wszystko już jest dogadane, wszystko jest już uzgodnione, także jestem tu gdzie miałem być. Jestem na Tuszynku. Tygodniowa zasiadka przede mną od niedzieli do niedzieli. Dzisiaj mamy 26 maja 2019. Przyjechałem na cały tydzień. Co mogę wam powiedzieć? Nie zdążyłem się dobrze rozłożyć, nie zdążyłem dobrze wędek wywieźć. Złowiłem pierwszego amura, tak jak widzieliście. Wywiozłem po tym amurze wędkę, wszystko sobie zacząłem układać w namiocie. Branie na drugiej wędce, bardzo mocne branie, wiedziałem, że to już będzie karpiszon. Także szybko wskoczyłem do pontonu,
Tak jak wam mówiłem, troszkę za szybko wskoczyłem do tego pontonu. Pozgarniałem znowu sobie wszystkie wędki, musiałem wszystko na nowo wywozić. No ale udało się, ładny karpik, 10800, super walka. Wywiozłem teraz wszystkie wędki. Postaram się ogarnąć wszystko jak najszybciej, zrobić sobie jakąś kolacyjkę. No i mam nadzieję oczywiście, że brania będą dalej. Także witam was w filmiku, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że będzie co tygodniowa zasiadka przede mną. Siemanko, do zobaczenia. Słuchajcie, zdążyłem się ogarnąć, zjeść kolację, wykonać kilka telefonów. Jeden z nich musiałem przerwać. Kuba, to właśnie z tobą rozmawiałem. To jest ten karpik i moje nowe PB 14600. Zobaczcie, jaki piękny dzikus. 14600, trzecia wędka. Także brania były po kolei. Raz, dwa, trzy. Wszystkie wędki pracują, wszystkie kulki pracują. Truskaweczka, kukurydza. Jest super. Kilka godzin mojej zasiadki, a ja już biję swoje PB. Co? Wypuszczam go, wywożę i się kładę. Może troszkę się wyśpię, może nie. Zobaczymy. Jest zajebiście. Pierwsza doba, mamy poniedziałek, koło godziny 11:00, o 10:00 wstałem, bo pierwszej w nocy miałem jeszcze branie. Niestety po super walce, mocnym holu, ryba się spięła tuż przed podbierakiem. No i co, poszedłem spać, jak mówię, rano wstałem, porobiłem sobie PV-ki, obserwowałem wodę, no i mówię, chyba przewiozę, niektóre wędki od wczoraj leżały, wszystkie wędki niedawno wywiozłem, znowu wieje silny wiatr, ale udało się wywieźć. No i co, po pół godziny na środkowej wędce, nie, na prawej wędce. Tak, na prawej pierwszej wędce kukurydza, kolejny pełnołuski, jeszcze nie wiem ile kilo, zaraz ważymy. Taki piękny, silny łuskacz, mega mocne branie, fajny hol, silna, zdrowa ryba. Piękny pełnołuski, z tego co wiem, nie ma ich tu za dużo, także super. No i co? Ja go wypuszczam, wywożę wędki nadal i dalej czekam za braniami. Fajnie, że coś się dzieje.
Lecimy dalej. Totalna amatorka. Nie minęło pół godziny od wywózki ostatniego karpia. Ta sama wędka. Branie typowo amurowe, bardziej leszczowe. Ale co się działo potem, to już widzieliście. Jak to amur, szybko pokazuję, jeżeli się da, i wypuszczam. Zważę go szybko. Tamten karp miał 11-100, jak dobrze pamiętam. Stawiam tutaj na mojej grupę PB amura. $15,200, mega rybsko. Zobaczymy, czy da się pokazać, bo jest dziki. No właśnie. Będzie ciężko, prężę się. Mają odchyły, co? No pokaż się. Już ty dzikusie. Taka bestia. Nie umiem go inaczej pokazać, bo on nie chce się dać. Kilka fotek i wypuszczam. Tak jest. Minęło pół godziny od ostatniego amura. Przyszedł do mnie sąsiad. Rozmawiamy. Branie na wędce numer 2. Zacinam. Ryba wchodzi w zaczep. No to co? Wykorzystuję sąsiada i płyniemy. Udało się go wyjąć z zaczepu. W fajnej walce z pontonu. Musieliśmy spłynąć na brzeg. Jest oto taki kolejny amurzasty. Kilka fotek i wypuszczam go szybko, nie będę go męczył.
Jeszcze go zważę sobie. Lecimy dalej. No siemanko, wreszcie z wami mogę na spokojnie porozmawiać. Pogoda się uspokoiła, brania też się uspokoiły, bo od samego rana, jak widzieliście, miałem kupę roboty. Właśnie minęła pierwsza doba zasiadki nad Tuszynkiem, pierwsza z 7, także już jest super. Przechodząc do konkretów, 7 brań, 6 ryb wyjętych, 3 amury, 3 karpie, w tym 2 pełnołuskie, 1 golas. A z tego co wiem, to tutaj przeważnie golasy są, pełnołuskie to rzadkość, także fajnie, fajnie. W nocy miałem też fajne branie, godzina 1:30, mega walka. Musiałem aż opuścić stanowisko o kilkadziesiąt metrów, bo ryba poszła strasznie w prawą stronę, uciekła w trzciny. Udało mi się ją wyjąć, uciekła znowu. No i tak po kilkunastu minutach, dosłownie prawie, że przed podbierakiem, spięła się. No ale nic, wyspałem się, wstałem rano, ogarnąłem 3 wędki. No i tak jak widzieliście, kupa roboty. Wszedł karp, potem te 2 amury. Jeszcze tutaj chciałem podziękować sąsiadowi z stanowiska obok, bo gdyby nie sąsiad, gdyby tutaj nie przyszedł do mnie, gdyby nie te branie przy nim, to jednego amura na pewno bym nie wyjął, bo po braniu zaraz wszedł w jakiś zaczep, więc poprosiłem sąsiada, żeby ze mną wypłynął po niego. Znaczy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to będzie po tą rybę. No i tam się okazało, że coś jest pod wodą i nie mogliśmy w ogóle odczepić tego. No ale po kilku minutach udało się. Ryba nadal była. Próbowaliśmy tą rybę podebrać z pontonu. Niestety nie dało się. Wiedzieliśmy, że to już amur. Więc spłynęliśmy do brzegu. No i z brzegu już udało się rybę podebrać. Także działo się, jest super, udało się pobić PB karpia, PB amura, także po pierwszej dobie jest super. Przede mną jeszcze 6 dób, mam nadzieję, że będę mógł wam jeszcze więcej pokazać fajnych rybek, a też chcę wam pokazać, jak tutaj łowię, na co łowię, jaką mam taktykę. Ale to jeszcze będzie na to czas. Jutro ma przyjść deszcz. Przez te pierwsze 2 dni strasznie wiało. Teraz się dopiero uspokoiło. Robi się naprawdę cisza na wodzie, a tak to naprawdę mocno, mocno wiało. Także zobaczymy, co to będzie jutro, bo ma bardzo, bardzo mocno lać. No ale co, jeżeli rybki będą brały, no to mnie to pasuje. Także do zobaczenia. Siemanko. Chyba naprawdę muszę się przenieść. Wszędzie mam mrówki. Na zewnątrz, wewnątrz, w torbach. Cały mój namiot opanowały. Druga strona. Nie lepiej. Aż się boję tego odsłonić. O, masakra. Chyba czeka mnie przeprowadzka. I'm just trying to be the man now. Yeah. I'm just trying to get a couple million so you pussy niggas understand now. $1 million mind, $1 million grind, time to put it all to work now. I'm just trying to get $1 million house with $1 million board now. Deep dope when she go down, pussy good, one more round. Red and blue Haitian flag on me and that shot's out to them Zoe pounds. Got beef, need 100 rounds, 187, don't you make a sound. I came in to be it, not looking for friends, I came in to be it, just looking for ends. I came in this bitch just looking for him. Came in this bitch just looking for him. That's what we thought. That's where the money at. Hey,
I see it bad right now, and I'm looking like I need to take me a trip or something. Is that right? No, druga noc, godzina 2:30, 11700, ładny golas. O właśnie. Nie mogę ryb w worku przetrzymywać, także to co weźmie w nocy trzeba od razu sfotografować i wypuścić. Taki golasek. Branie do brzegu, szedł do brzegu. A potem jazda. $11,700. Piękna, zdrowa ryba. Wypuszczam i wywożę, bo zaraz przyjdzie deszcz. Inwazja mrówek. Inwazja mrówek trwa w najlepsze. Śpię. Coś mnie swędzi. Proszę. Wszędzie mam mrówki. W całym moim śpiworze zrobiły sobie trasę. Masakra. Druga doba za mną. Jest już wieczór po godzinie 20. Od ostatniego karpia, czyli od godziny 2:30 w nocy, nic się nie dzieje. Kompletna cisza na wodzie. Ja około godziny 12 wszystkie wędki ściągnąłem. Wszystkie zestawy odświeżyłem. Wszystko postawiłem w te same miejsca, tak samo, nic się nie zmienia. Ogólnie rano przyszedł deszcz, cały dzień popaduje, wiatr się uspokoił, nie wieje już tak jak w te pierwsze dni. Na wodzie cisza, moi sąsiedzi za mną, stanowisko 4, mieli zostać do jutra, niestety 2 dni bez brania, zwinęli się. Jest jeszcze kolega po prawej stronie, stanowisko numer 2, który wczoraj przyjechał. Cała noc też przespana, nic się nie dzieje u niego. Zostaje do jutra. No i kilka godzin temu widzę, że ktoś tam na ostatnie stanowisko, to jest chyba 8, przyjechało kilka osób. Będą działać. No i co ja mogę więcej powiedzieć? Rano obudziłem się z mrowiskiem w śpiworze. Walczyłem z mrówkami. W dzień przysnęło mi się na 2 godzinki. Znowu obudziłem się z mrowiskiem w śpiworze. Przedtem byłem na mieście. Szybko wyskoczyłem, żeby kupić coś na mrówki. Oczywiście nigdzie nic nie ma. Próbowałem sposobów wrzącej wody. Niestety to nie pomogło. Jutro ma mnie odwiedzić mój kolega Patryk, który mieszka 20 km stąd, także cała nadzieja w nim. Jeszcze jedną noc dam radę, jak się obudzę z mrówkami. Cóż, takie warunki. Jesteśmy w centrum lasu, bory tucholskie. Dziwne, jakby mrówek nie było. Ja już sobie kolacyjkę zjadłem. Chyba spędzę już resztę wieczoru w namiocie i będę oczekiwał na jakieś brania. Także z wami się żegnam. Oczywiście mam nadzieję, że widzimy się przy macie. A jeżeli nic nie będzie, no to słyszymy się jutro. Także trzymajcie kciuki. Siemanko. Witam wszystkich. Środa, godzina 5. Jestem po 3:00 nocy. Jak na razie udało się wypracować przez tą noc 2 brania. Pokażę wam drugiego karpia. 12600. Dał mi mega haul. Myślałem, że mam coś naprawdę dużego. Ale jest piękny. Walka wynagrodziła. Mam jeszcze drugą rybę. Przepiękną rybę. Gdy ją podbierałem, byłem mega w szoku. Z tego co wiem, są tylko 2 takie ryby na tej wodzie. Ale to za chwilkę. Najpierw pokażę wam tego drugiego, który wziął przed chwilą. Z tej samej wędki, z tego samego miejsca. Kukurydza. Kuleczka działa.
No dobra, pokażemy go, bo jest piękny. Zobaczymy, czy się da, bo się spina mega. Nie chce się wyprostować. Waleczna ryba, naprawdę charakterna ryba. 12600. Piękna ryba. Naprawdę są tu piękne, silne ryby. Myślę, że pokażę go z drugiej strony. Ma piękne łuszczenie. I wypuszczamy. Piękny, zdrowy karp. Mega silna ryba. Takiego holu jeszcze nie miałem. Także super. Wypuszczam go i pokazuję wam kolejną piękność. Drugi, a zarazem pierwszy karp tej nocy. Słuchajcie, gdy go podbierałem, to naprawdę byłem w mega szoku. Strasznie mnie zaskoczyła ta ryba. W ogóle o tym nie myślałem, że złowię taką rybę tutaj. Podobno tylko są dwie. A ja wam pokazuję jedną z nich. Zobaczcie. Taka piękność. Karp koi. Podobno jest jeszcze biały, no i ten czerwony tygrysek. Coś niesamowitego. Jeszcze go nie ważyłem. Zaraz go zważę i pokażę wam z drugiej strony. Co za piękności. Mój pierwszy karp koi. Zważę i pokażę z drugiej strony. Karpik ma 8900. Widziałem go w galerii. Na galerii Jezioro Tuszynek. Rybka wydawała mi się, że gdy była łowiona, była mniejsza. Troszkę urosła. Wiadomo, jest przed tarłem. Ma się super. Naprawdę zadbana rybka. Zdrowa, silna. No i co? Cyknę sobie kilka fotek i wypuszczam tą ślicznotkę. Coś pięknego. Coś pięknego. Nie mogę się nacieszyć tą rybą. Mega, mega, mega. Niech wraca. Jest zajebiście. Działam dalej. Środa wieczór. Można powiedzieć, że od ostatnich ryb rano nic się nie dzieje. Jedynie o godzinie 11 miałem jakieś puste branie też na wędce numer 1, skąd były te dwie ostatnie ryby. No co ja mogę powiedzieć, cały dzień świeciło słoneczko ładnie, powiewał wiatr też dosyć taki mocny, teraz się uspokaja, ale na wodzie kompletna cisza. Dzisiaj to dosłownie nic nie widziałem, żeby się działo, kompletnie nic. Pokażę wam, co zabrałem ze sobą na tą posiadkę, bo nigdy nie używam lulek, staram się na nie nie łowić. Łowię zawsze na naturalne przynęty, no ale tutaj niestety nie wolno łowić ani na kukurydzę, ani na orzechy, także musiałem zrobić własne kulki. Zabrałem ze sobą 11 kg kulek, kukurydzę, dwa smaki zrobiłem, wszystko na słodko. Tutaj mam kukurydzę. Na razie ta przynęta daje mi najlepsze efekty. Mam też ze sobą truskawkę.
można powiedzieć, że prawie połowę wszystkiego zużyłem. Truskaweczka. Mam też do tego 8 kg peletu. Jest to 5 kg peletu kukurydzianego i 3 kg peletu konopnego, z konopi. Tak to wygląda. Sypię tak pół na pół, trochę kulek, trochę peletu. Tu mam wiadereczko, którym to wszystko nęcę. Czyli kulki z peletem wymieszane, nic do tego nie dodaję. No i na każdy zestaw robię sobie PV-kę z pokruszonych kulek, no i troszkę tego peletu. Także na jeden zestaw można powiedzieć, że lecą trzy takie pełne łychy tego. No i do tego ta PV-ka. Rozsypuję tak mniej więcej metr na metr. I to wszystko. Zwinę jedną wędkę, która leży od wczoraj. I założę PV-kę. Myślę, że sypnę tak samo 2-3 łyżki. I zobaczymy. Resztę wędek zostawiam. I jak coś jutro się nie będzie działo na wędce numer 2 i 3, no to na pewno zmienię przypon na wędce numer 2, a trzecią wędkę kompletnie przewiozę, zmienię miejsce i zobaczymy. Także trzymajcie kciuki, oby jakaś sesja rano mnie spotkała i miejmy nadzieję, że widzimy się rano. Siemanko. Czwartek, godzina 8 rano. Ja jestem po grubych akcjach. Zaczęło się to o godzinie 4 rano. Branie na drugiej wędce. Mocne branie. No i co? Zacinam wędkę. Holuję troszkę rybę. Nagle czuję, że ryba gdzieś wpada w jakiś zaczep. No to wskakuję w ponton. Płynę gdzieś 10-15 metrów. I nagle czuję totalny luz. No i co, ryba się zerwała, poszła z całym zestawem. Wracam do brzegu, montuję cały zestaw, a muszę dodać, że w nocy był 1 stopień, gdzie 2 dni temu było 15 stopni, mega zimno. No ale co, montuję zestaw, łamię igłę, wbijam sobie mocno haczyk w palec. No ale udaje się, tak? Wypływam, kładę zestaw w to samo miejsce. Kładę się do łóżka, bo zmarzłem niesamowicie. Po 15 minutach znowu branie. Podobna akcja. Tym razem już ryba spina mi się podczas holu. Nic się nie zrywa. Nie wiem, co się stało. Ryba może była źle zapięta, albo nie wiem, mój błąd może jakiś. Nieważne. Ryba się spięła. Trzecie podejście. Wywożę. To samo, kładę się do namiotu, 15 minut, branie. Tym razem już nie wskakuję do pontonu. Wiem, że to na 100% amur. Holuję. I co? Mój błąd. Zapomniałem. Nie odkręciłem odpowiednio hamulca. Jak się zerwał, tak się zerwał z całym zestawem. Po raz trzeci porażka. Kładę się spać. Już przysypiam. Znowu budzi mnie branie. Mówię, no nie, te amury nie dadzą mi spokoju. Ale wyskakuję z namiotu, patrzę, wędka numer 3. Mówię, co jest grane? 3 dni bez brania, a tu branie na trzeciej wędce. Wczoraj przyjechał do mnie opiekun łowiska i mówi do mnie, znaczy pokazałem mu moje kulki i mówi, kładź tą kluchę. Ja mówię, jaką kluchę? No tą taką największą kulkę, jaką masz, mówi, na to biorą. No to mówię, no dobra, zobaczymy, 3 dni nic się nie dzieje,
kładę kluchę. Zobaczcie. Nie wiem, ile ta kulka może mieć. Ale jest duża. Podpiąłem ją pop-upem takim ponad połowę skrojonym. 15. No i co? I przyniosło rybkę. Mega haul. Wskoczyłem już na ponton, bo tą wędkę mam całkowicie na środku wody. Czy nie na takim środku, bo gdzieś 40-50 metrów od brzegu, ale na otwartej wodzie. Mega haul, naprawdę mega haul. Mam nadzieję, że ryba będzie bliska 15 kilo, chociaż podczas haulu myślałem, że będzie ta ryba, po którą tu przyjechałem, czyli 20 plus. No ale rybkę wrzuciłem do worka. Mówię, nagram szybko, póki nie zapomnę tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i zapraszam Was do stanowiska, gdzie jest mata, i pokażę Wam, co udało mi się za czwartym razem przechytrzyć. I co się okazuje? Kolejne nowe PB. 15500. Tylko że golas. Jest tu ścioszek. Tuszyński dzikus. Mega waleczny był. Piękna, zdrowa ryba. Szybko pokażę go z drugiej strony. Kilka fotek. Wypuszczam, wywożę. Jest kawał ryby. 15 plus już jest. No to teraz tylko został jeden cel. 20 plus. Witam wszystkich. Mamy piątek rano. Nawet nie wiem, która jest godzina. A w nocy miałem jedno branie. Dwa piki na pierwszej wędce. Wybiegłem, cisza. No i teraz rano, myślę, że dziś piąta. Mega odjazd. Lewa wędka, klucha. Ryba. 19200. Kolejna życiówka. Piękna, mega silna ryba. Co ona ze mną robiła? Masakra. Zobaczmy. Opa. 19200. Mega długa ryba. No i mega waleczna.
Już prawie jeszcze dwie doby i może dwójka z przodu będzie. Coraz większe wchodzą. Ojej. Pokażę go z drugiej strony. 19200. Tuszyński wariat. Piękna ryba. Opa. Dobra. Kilka fotek, bo już się spina. Chociaż walka była niesamowita. Nie wiem, ile to trwało, ale sporo. Piękne chwile. Moja nowa życiówka, po raz trzeci. Tuszynek. Maj 2019. 19200. Piękna walka. Piękna ryba. Poszedł. Powoli zbliża się wieczór. Niestety przez cały dzień nic się nie działo. To samo było wczoraj, kompletna cisza. Dzisiaj mamy taką też troszkę dziwną pogodę, bo i rano było słońce, było ciepło. Potem zrobiło się chłodno, przyszedł wiatr, nagle zerwała się ulewa, strasznie lało, teraz znowu wychodzi słońce. No, pogoda jest troszkę dziwna, tak? Mamy już prawie czerwiec, a wygląda to bardziej na wiosnę niż na lato. No ale przejdźmy do rzeczy. Fajna sytuacja, bo w połowie zasiadki już planowałem jakieś zmiany, mówię, trzecia wędka milczy, nic się nie dzieje, czas zmienić miejsce. A teraz tak sobie to wszystko przemyślałem, to na tej trzeciej wędce pierwszego dnia złowiłem karpia ponad 14 kg, życiówka. Potem po tych trzech dobach złowiłem 15,5. No i dzisiaj rano 19 kg ponad. Także wędka robi robotę, tak? Daje mi największe ryby. Pozostałe dwie wędki na razie milczą. Zmienia na pewno przypon, bo na jednej mam Roniriga, także Roniriga wywalę. No, zastąpię go zwykłym, standardowym przyponem. Poleci tam kuleczka kukurydziana z przyciętym pop-upem, żeby delikatnie to się unosiło. No i czekam, że troszkę wiatr się uspokoi. 21, gdzieś tak 20:30 wezmę się za przewózkę i mam nadzieję, że kolejna noc będzie kolejna ryba jakaś. Także trzymajcie kciuki, abyśmy się widzieli standardowo przy macie z jakąś ładną rybką. Siemanko. Witam wszystkich. Sobota rano. Tak jak obiecałem, widzimy się przy macie. Udało się przechytrzyć jednego karpia, jedno branie z trzeciej wędki. Reszta milczy. Jest to mały karpik. Mały, ale waleczny. Piękne kolory. Branie było o 3 rano. Druga ryba, którą holuję z pontonu. Super. To jest coś pięknego. Jak ryba cię wozi na pontonie. Pokażę go z drugiej strony, bo jest piękny. Nerwusek. Kilka fotek. Można powiedzieć, że została ostatnia doba. Także zobaczymy.
puszczamy. You already know what a nigga looking for, you feel me? Hey, y'all, bring your ass over here. Mind your business, this do not concern you. You think you cooler than the fanny chopper, bullets burn you. I'm high as fuck, I'm high as fuck, cause all I smoke is pressure. I just bought a Beretta, my girl a new sweater. I'm doing whatever, and plus you hating forever. I told her we can go shopping, baby, you buying whatever. Trap, trap house booming, that means that we never sleeping. We got that Gucci, that Prada, that had them dope fiends beaming. Armageddon, zobaczcie, jakie jaja były. Oh my god. Oh masakra. Oh masakra. Jaja, proszę, jaja zmierzą. Pierdziele. Ja pierdolę, co to było? Armagedon przeszedł, nie? Istny Armagedon. Jeszcze nigdy w życiu takiego czegoś nie widziałem. Masakra. Jaja z nieba. Co tu się działo? O, ja cię pitolę. Ale takie coś musiało wodę dotlenić. Ja pitole. Prawie mnie wywiało. Sobota wieczór, ostatnia noc przede mną, jutro do godziny 12 muszę opuścić stanowisko. Widzieliście, co przed chwilką się tutaj działo. Przeszła mega ulewa, mega burza, grad, wichura. Siedziałem w tym namiocie, że tak brzydko powiem, osrany. Jeszcze nigdy w życiu takiej pogody, taka pogoda mnie nie spotkała jeszcze nigdy w życiu na w ogóle, a co dopiero na rybach, także... Masakra, masakra. Na szczęście nic się nie stało, wszystko w porządku, wszystko przetrwało. Byłem ciekawy pierwsze co, jak to wpłynie na brania, tak? Ale chwilę po tym koledzy ze stanowiska chyba 6 albo 8, gdzieś tam dalej, zaliczyli branie, zaliczyli rybę, także na brania raczej nie powinno to wpłynąć jakoś negatywnie. Ja mam zestawy od godziny 11 w wodzie, wszystko przewiezione, zasypane troszkę mocniej, także nie ruszam już, niech to leży, co ma być, to będzie. Dodam, że jak byłem w tamtym roku na Kiełpinie, też byłem tydzień,
6 dni łowiłem ryby, ostatniej nocy ryby powiedziały: wyśpij się, jedź do domu. Nie chcę, by tak się wydarzyło ponownie, ale coś przeczucie mi mówi, że tej nocy spotka mnie to samo. No ale nie mówmy hop, miejmy nadzieję, że coś się uda w nocy jeszcze dołowić. Także ja Wam dziękuję, że obejrzeliście tego vloga, bo raczej tak to można nazwać, do końca. Myślę, że zasiadka się udała. Przynajmniej ja się czuję spełniony. Udało mi się pobić 3 razy PB karpia, PB amura, także karp 19+, amur 19+, myślę, że jakoś ponad 10 ryb wpadło. Tego nie liczyłem, także nie wiadomo. No i co? Dziękuję Wam jeszcze raz. Zapraszam na Facebooka. Tam wrzucałem relacje z każdego dnia i tam wrzucam zawsze swoje relacje, gdy jadę na ryby. Nie wiem, kiedy ten filmik się ukaże, ale gdy wrócę teraz do Holandii z powrotem, już tak często na ryby nie będę jeździł, bo muszę troszkę w domu porobić rzeczy, ale w miarę możliwości będę się starał, także wpadajcie na Facebooka, obserwujcie. Ja dziękuję Wam jeszcze raz, dziękuję wszystkim, którzy mnie dopingowali, którzy trzymali kciuki za mnie. Dziękuję tu moim przyjaciołom, którzy pewnie tego nie oglądają, bo się tym nie interesują, ale odwiedzili mnie, pomogli mi, przywieźli mi brakujące rzeczy. Także dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia na następnej wodzie. Siema. Czekajcie, czekajcie. Niech tylko wyjdzie słoneczko, to jeszcze jednego Wam pokażę, na pewno. A tymczasem kładę dalej się spać w asyście żab, koncertu żab. Pojechała jedyneczka. Kukurydziana kuleczka, bo nareszcie dałem truskawkę kluchę. Także najdelikatniejszy zestaw, można powiedzieć, że pojechał. Godzina w pół do drugiej w nocy. Tymczasem do rana. Słuchajcie, nie jest to ta pierwsza ryba, o której mówiłem w nocy. Jest to ryba, która wzięła teraz. Jest godzina piąta, czyli po czwartej wzięła. Ryba zapewniła mi niezłą przejażdżkę po wodzie. Mega silna ryba. Myślę, że ryba ma powyżej 15 kilo. Ryba, którą mam w worku tam, która wzięła w nocy, jest trochę mniejsza, więc szybko pokażę Wam tą. No nie będę już jej chował. Szybko ją zważę, zrobię sobie fotki i wypuszczam, bo jeszcze kilka godzin łowienia i kończymy tą wspaniałą zasiadkę. Zważę rybę i Wam pokazuję. Karp ma 15900, czyli niecałe 16 kilo. Ale hol potężny, wynagradza wszystko. Jeszcze nie. Jeszcze się spina. Mega silna ryba. Hol z pontonu niesamowity, naprawdę. Słuchajcie, ryba wzięła na kluchę, czyli wychodzi na to, że chcemy duże ryby, trzeba duże przynęty zakładać. Pokażę z drugiej strony, bo jest piękny. No i co, szybko wywiozę i zobaczymy, może jeszcze coś tam wejdzie. Jest grubasek. Także co, ja macham kilka fotek i tak jak mówiłem, wywiozę, pokażę Wam drugiego i może do 12 jeszcze coś się uda. Piękna ryba. Co ja mogę powiedzieć?
Jest zajebiście. Pokazujemy drugiego. Zobaczcie, jaka piłka. Szerszy niż dłuższy. 12600. Pokażę go z drugiej strony. Opa. Ależ on ma ten brzuch napasiony. Ojej. No coś niesamowitego. Piękne są te karpie, piękne i mega waleczne. Dobra, kilka fotek. Zostało jeszcze 7 godzin. Także może jeszcze coś się uda. A jak nie, to żegnam was tym pięknym karpiem jeszcze raz. Siema, siema.